Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą pan poseł pytał o kontroli w mediach. Ja chciałam zapytać państwa z Platformy Obywatelskiej, Dobrze, i macie państwo rację, czy prawdą jest, że państwa radny, członek Platformy Obywatelskiej, zamieścił wpis, proszę państwa, który brzmi następująco. To jest jeden z powodów, dla których mam szczerą nadzieję, że zobaczę kiedyś egzekucję tej pisowskiej bandy Kaczyńskiego, Dudy, Macierewicza, Szydło, Kuchcińskiego, Kępy i innych. Pokazową i publiczną, tak, żeby mógł otworzyć szampana, opluć i rzucić kamieniem. Piszę to w pełni świadomy i trzeźwy, jako człowiek radny oraz członek Platformy Obywatelskiej. I będę pisał, dopóki ta egzekucja nie nastąpi. Oni nie zasługują nawet na proces, tylko na piach. Więc pytam państwa, czy państwo znacie ten wpis? Czy widzieliście zdjęcia zamieszczone w internecie, skoro tak się obawiacie kontroli? I pytanie następne, czy zechcecie złożyć doniesienie do prokuratury? Ja widzę, proszę państwa, że jedynym posłem, który się zatroszczył, jest pan profesor. Uznał, że sprawa jest ważna. Więc pytam państwa, nie posła sprawozdawcy, ani wnioskodawcę, czy państwo zareagujecie, złożycie doniesienie do prokuratury i tak, to bardzo się cieszę, sprawdzimy to. Dziękuję bardzo.